Szachownica dla łatwiejszego poznania nauki heraldycznej jest grą dla dzieci, która została specjalnie opracowana do nauki heraldyki. Opiera się ona na takiej popularnej od XVI wieku grze w gąskę, takiej grze planszowej polegającej na tym, że pionek od zewnętrznej części kompozycji przechodzi do samego środka. W grę mogło grać od 2 do 6 osób. Trzeba wyrzucić trójkę, żeby być pierwszym, który zaczyna grę. Czyli pierwszy wchodzi na pole 3 i dowiaduje się tutaj o symbolach dotyczących barw. Osoba, która wylosowała dane pole, musiała odpowiedzieć na pytania, wykazać się wiedzą. Można było na przykład podawać nazwiska obecnie osób urzędujących, albo podawać nazwy tych herbów, które były przypisane aktualnie do tych urzędów. Zresztą tutaj wszystkie zasady zostały spisane na marginesach. Kto na podskarbiego trafi, szachownicę numer 29, czyli jak odbierze od każdego gracza, po czym się gra. To jest takie może niepedagogiczne, ale na tą grę można było grać również na pieniądze. Jedną z takich ciekawych planszy jest właśnie plansza 30, która została przygotowana specjalnie na polskie warunki. Dotyczy ona urzędu kanclerza, czyli takiej osoby, która była najbliżej króla. W tle herbu są widoczne właśnie skrzyżowane berła kanclerskie, na których siedzą ptaszki. Strzyże, rzadki, malutki ptaszek, ale jest to też gra słowna, ponieważ na dole jest napisane, którzy są praw postrzegacze. Dlatego cała plansza ma też charakter takiego rebusu, gry słownej, takiej zagadki. Kończy planszę herb królewski. Jest ktoś, kto stawał na tą planszę, był zwycięzcą gry. Uczyć bawiąc, bawić ucząc, znana już w starożytności zasada, znalazła swój wyraz w grze planszowej powstałej dla synów generała artylerii litewskiej Kazimierza Lonasa Piechy. I imiona właśnie tych synów, Aleksander i Michał, zostały wpisane w centrum planszy do gry. Ojczymem chłopców został Józef Aleksander Jabłonowski. Jabłonowski, będący stolnikiem wielkim litewskim i wojewodą nowogródzkim, był także historykiem, heraldykiem, mecenasem sztuk. Za cel postawił sobie badanie i upamiętnianie przeszłości. Temu też służyła napisana przez Jabłonowskiego heraldika, dzieło, w której właśnie znalazła się oglądana w tej chwili plansza.